No co tam, braciszku? Co ty robisz? Jakim prawem? Żyję. Ale jakim prawem tutaj wchodzisz? Takim, że mogłem tu sobie tutaj wejść. A wiesz, która jest godzina? Uciekaj. Ty powiedziała, że masz się mną zajmować? I to jest mamy zdanie. Ale ja nie wiedziałam. Możesz dzwonić do mamy i się zapytać, czy powiedziała, że masz się mną zajmować. Nam tego nie powiedziała. Dzwonię tutaj w tym momencie do twojej mamy i się spytam, co tutaj odbierasz. No dzwoń. Wracaj tu, a nie powinieneś być gdzie indziej, gdzie w ogóle mama jest. A pojechała. Gdzie pojechała? Przecież miała. Ale po prostu odwieź go. Weź zadzwoń do niej, nie odbieram do mnie. Nie zadzwoń do niej. Ale do domu albo do jakichś kolegów, nie wiem, nie masz kolegów? Ale nie będę otworzył. Nie ma. Po prostu wyjdź. Może nie zostanie. Idź stąd, po prostu wyjdź. Dobra, ja idę na górę, mam cię gdzieś, nara. Gdzie jest hotel? No idę na górę, co ty chcesz? Ubieraj się, masz tam. Tak, no dobra, ja na górę. W tej chwili macie nie być. Ja nie. Dobra, idę zobaczyć, o co mu chodzi. Chodź, Robson. Ogólnie to tak. Wnerwił z karmienką. Posłuchaj, film polega na tym. Dzisiaj przez cały czas, w sumie jest noc, więc noc też. No. Po prostu trzeba jej denerwować, zrobić im piekło, jakiego nie mieli. Za te wszystkie pranki, które mi zrobili, po prostu zniszczy dzisiaj Marka. Tamte filmy, które widzieliście, to jest nic. To jest po prostu nic. Zrobił mu takie piekło. Po prostu musisz to zrobić. Nie wiem, jak to zrobić. Nie mówmy o tym. Jakiś tam pomysł na pewno nie się znajdzie. Nie będziemy spoilerować odcinka. Ale nie mówiłem tego do siebie, nie? Że masz wyjść. O co ci chodzi? O co ci w ogóle chodzi? Tam idź! Ale po co? Tam! Nie wrzucę tego przypadkiem na... Nie, to nie to! Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Brawo, chodzi o to, ale cicho, nieważne. Zapraszamy do oglądania. Nie zapomnijcie kliknąć takiego samego czerwonego przycisku, jaki znajduje się tutaj tam na dole. No i co? Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy do oglądania. Mam nadzieję, że Marek będzie naprawdę tak wkurzony z Karoliną, że sami wyjdą z tego domu. Patrz, tu upety. Skąd ja nie palę, ja Markowi zabrałem, ja w ogóle nie palę, nie? Ale sobie po prostu wkurzę, wiesz o tym, nie? Chcesz mu zapalniczkę, odpalę sobie go, ale go nie wezmę. Co ty chcesz zrobić? Chcę jakby wyjść na taras, chcę zejść, ty najpierw zjeść coś do nas, nie pogadaj, ja schodzę. Dobra, to ja zrobię tak, że zejdę, pogadam z nimi, że będę ci pytał w razie dwóch, no. I po prostu... I ja schodzę, idę na balkon i sobie odpalam, nie? Ale wiesz, że on cię za to zabije, nie? Właśnie o to chodzi. Ty słyszysz? No. Ogólnie to przekminiłem, że będę nagrywał Robsona cały czas, jak on coś będzie robił. A gdzie on jest w ogóle? Na górze. Nie, zwykle będzie coś odpalał, także... A to i tak nie będę wstawiał tego do internetu, bo ja po prostu nie chcę już... Ale dla matki czy coś w razie co przyda się chyba, czy jakby nie? Jakby nie było filmu. No ona i tak nie uwierzy, ona i tak ma to gdzieś. No właśnie, to jaki sens jest nagrywać? No ja nie wiem, ja bym nagrał w razie czego. No przecież nieraz pokazywaliśmy jej nagrania, no. Nie, miałam to gdzieś. No ja w razie co będę nagrywał. Ja i tak nie będę nagrywał żadnego filmu, co najwyżej on pewnie będzie nam utrudniał. Ja będziemy chcieli to sobie zrobić. Idź spać, tak? Co ty masz zrobić? Co jest? Co jest? Jak ty się otwierasz, Macie? Jakbyś powiedz? No w dół. Jak w dół? W dół. I pociągniesz. Robert, no zostaw to! Co on ma? Weź co jest? Oddaj to lepiej, tak? Co jest? Maciek, ty żeś mu to dał? No skąd ja? Skąd on to wziął? Skąd on to wziął? Kto by mu to sprzedał niby? Ej! Oddaj to! Oddaj to! A to by się w głowie trochę nie poprzewracało? Próbujesz na coś komuś zrobić? Słuchaj, ty dzieciaku, chyba chorzy głupi. Masz ledwo 10 lat skończyłeś. Przychodzisz tutaj i co ty sobie wyobrażasz? Dobra, przesuń się. A Karzeł wszystko nagrywa. Karzeł wszystko nagrywa i pokażemy. Pokażemy, no. Ciekawe, co powie nam. Dobra, słuchaj się, Maria. A jak dalej się będziesz tak zachowywał, to skończysz właśnie na balkonie. No właśnie, Maria. Tylko, i ty, tylko próbujesz mnie zdenerwować. Myślisz, że ja mam tylko jedną paćkę? Przyszukuję sobie całą górę. Ale ty nawet odpalić tego nie potrafisz. A ty wiesz, że ty się zbawisz. A ze szczeniakiem z ty, a ja tak sobie wyjąłem tą kamerę, nie? Dobrze, że to złapałeś, nie? Bo to... No nagrywaj to cały czas. Ale on spróbuje nas zdenerwować. Weź mu Karolina, pokaż gdzie ma i spać, niech się od nas pobudzi. Pościel mu łóżeczko. I ty każe to wszystko nagrywaj. No okej. W razie czego, bo on może ci krzywdę zrobić. Pościel. Ale ona się nie boi konsekwencji w ogóle z tego? On jest chory. On macie z głową, naprawdę. Na dole mu pościel i tyle. Już skończyłaś? No, możesz go zawołać. Wypadałoby go zawołać. Robson! Gdzie on jest w ogóle? Robson! Przyszła. Czekaj, co ty zrobiłaś właśnie? Co? Zrobiłam, tak? Jak ty śmiesz w ogóle tak do mnie mówić? Zak, co tutaj zrobiłam? Co to w ogóle do kondra? Jest? Co to w ogóle jest? Poduszka. Nie ma... Chcesz spać na ziemi? To sobie śpi. Wracaj tu to naprawić! Wracaj tu to naprawić! Dzieciaku! Powraci z tego domu, urządza! Co to jest? Raz, dwa! Co to jest? Raz, dwa!
prosiła. Ale... Słuchaj, no co? Moja służąca dziewczyna. Jaka służąca? Ja sobie z niej będę zrobić. Czy zdołowamy na słowo? Ja nie będę tutaj jeszcze spał. No co to jest? To jest taka żenada. Uspokój się, tutaj siedzieć nie chcę. Dzieciaku. Brudny, w ogóle widzisz ten stół? On jest tak brudny, jak ta twoja dziewczyna. To zobacz na swoją mordę. Ha, ty jesteś na swoją mordę, no. Wychowywali cię na chlebie tak, i w chlebie tak, na chlebie, no. Spać, w tej chwili. Bez twojej służącej, znaczy mojej służącej, twojej nie dziewczyny. Się, nie odzywaj się tak. Jak ty się do niej zwracasz? To jest służąca moja. Ona tak? Jest starsza od ciebie, o 10 lat. To jest służąca moja. Ty chory, jesteś nienormalny. Jak przyjdę tutaj, to ma być naprawdę... Jak chcesz, możesz równie dobrze na ulicy skończyć. Idę na górę, ale ma być wszystko tutaj. Nagrałeś to wszystko, jakąś do niej... Co powiedział do ciebie dokładnie? No kurde, brzydkie że... słowa. Służąca! Na prostu! Zamknij mordę, bachorze, i do spania. Tak, spaj. Już w tej chwili. Ja to nagrywam. I na górę idziesz, tak? To proszę, nie zjeść z ulicy, z jakiejś patologii. Może powinniśmy go pod jakiś most wywieźć, żeby zobaczył, co to jest prawdziwe. Pod most? No. Jakiś poprawczak czy coś, nie wiem, czy pan... Co on to? Jeszcze brudna! Wszystko ma. Nie wiem, gdzie ona te łapy ja trzymała! To dokumentowuję. Wszystko nagrywa. Będziesz miał takie problemy. Chyba ona będzie miała problem, że mnie nie puściliła łóżka! Słuchaj, Robert, ja mam nagrane. Zimy to kanapy! Ja mam nagrane, jak chcesz palić papierosy. Wystarczy, że pójdę z tym. Ja mam też fajne nagranie na twój temat. A mnie interesuje. A mnie też nie interesuje. Ja sobie pójdę z tym nagraniem. Robson, jak ty się zachowujesz? Jak to się mówi? No na policję nawet pójdę. Założę tak? Sprawę. Na policję? I dostaniesz kuratora. Służąca, chodź tu! Uważaj sobie na słowa. Rób sobie, co chcesz. Idź i mi się nawet też oj. Nie pokażę. Jeszcze raz idźcie stąd po prostu. Służący na dół! Kto ci pozwolił? Teraz służący. Patologia. Nie wiem, to nie jest mój brat. No co, przyszedł nas po prostu podenerwować. Ale on to specjalnie robi, czy co? Bóg go opuścił już sam. Niech idzie spać już. Nie chcę spać, to nie mój problem. Ja zaraz idę jego spać. Jego szatan jakiś opętał. Ty, Robson. Odwaliłeś kozak robotę, trzeba im trochę Karolinkę dać odsapnąć. Oni są wkurzeni, trzeba im trochę dać odsapnąć. Co masz już za pomysł? Jak masz tą słoik i butelkę na dole. No, to co? To ja bym mi je roztłuk. W ten sposób chcesz ich wkurzyć, tak? No tak, bo wiesz, one wtedy, ja to udam. Dobra, ale to, okej, okay, to jak chcesz. To jak udam, chcesz, że się okay? Naprawdę mi się coś mega stało, jak ty miałeś z tą maczetą. Jakby, no, to dawaj, tak 10 minut poczekamy i to robimy, spoko? Okej. Okay. Dobra, ty poczekaj, przecież zaczynamy i od razu tu nie biegnę, dawaj. Ty, patrz co on robi! Co tam, co tam się w ogóle dzieje? Jak go nagrałem, no zbija wszystko. Może to jest normalny? No i kto to teraz będzie sprzątać? Co ty Robson robisz? Nawet nie jesteś u siebie! Kurde, Robson! Uważaj na szkło, Karolina! Tutaj wszędzie leży. Ale to zbierać, żeby nikt się nie pokaleczył. Posrało cię już do reszty? O kurde. No zobacz, jakie malutkie kawałeczki tutaj są. No to rękami się tego nie zbiera. No ale... Co to sprzątacie? Robert, sprzątaj to. I co Robert, mądry jesteś? Powiem, że ty mi to zrobiłeś i będziesz miał tak przesyrane. Nie, plaster, to też miał taką. To po prostu ty. Co ty byś bez nas zrobił? Bym się wykrwawił. Nie, to jest naprawdę nieodpowiedzialne, strasznie zachowanie. A co ty, jak ty to zrobiłeś? Te dwie butelki, upuściłeś się czy jak? Tak. No jak to się stało, że sobie to rozwaliłeś? Niedobrze, co? To co, idzie spać chyba, nie? Jeszcze chyba już wystarczy na dzisiaj, tak sądzę. Czujesz, że cię uciska, czy nie? Masz szczęście, bo ci mogło całego palucha uciąć. No, a teraz dobranoc. Idź, Robsonik, już spać. Koniec na dzisiaj. Ty, Robson, co ty zrobiłeś? No stała się, trudno. Jezu, ale dobra, nic ci nie będzie, nie? Dobrze, że na początku było mocno, ale no potem się uspokoiło. Halo, tu patrz do mnie, jak dobra, nic. Mogło być co gorzej. To taki palec? Ja miałem gorzej. No, ty miałeś takie opalce, ci tak zwisało. Dobra, nieważne. To co? Ogólnie nie to, kończymy. To jeszcze nie jest koniec. To nie jest koniec, nie? Ja myślę, że trochę odpocznij sobie, żeby to ci, wiesz... No, żeby to się uspokoiło. Zastygło i tak dalej. No i co, ja przyjdę do ciebie, nie wiem, po lesytku. Nie uśnij mi tutaj, okej? Okay? Spoko, nie uśnij. Pa, już odkurzają, sprzątają po tobie, widzisz, jak się można ustawić? Tylko nie wiem, czemu zrobiłem to tak, że nawalałem słoikiem w butelkę, a nie butelką w słoik. Dobra, nieważne. Dobra, ważne, że nic mi się większego nie stało, bo mogło być o wiele, wiele gorzej. Dobra, czekamy. Dobra, dalej. To sobie chwilę posiluję i zaczynam dalej. Ogólnie to tak siedzimy teraz,
siedzimy teraz z Rapsodem. Słyszymy, że oni na górze już śpią. Rapsod wymyślił, bo co tam stoi w kuchni? Woda gazowana i chcę im to wylać po prostu na twarz. No tak, bo tak chcę. Nic nie robiliśmy tak jakieś 2-3 godziny, żeby się uspokoiło też, żeby jakby... Ale już ciemno jest wszędzie. Właśnie, więc nie. Co? Idziemy po wodę, chodź szybko. No, chodź, chodź. Weź wodę. Odciąć ją, to żeby nie słyszeli tego wrazu. Zobaczymy, co Maruśla to powie. Robson jest przebiegły. Robson, co ty zrobiłeś? Patrz, on znowu to zrobił. Ja to tak mówię, idę za nim, patrzę, co on robi. Zabiję cię zaraz. Ja nie rozumiem. Słuchaj, masz tak przyzdrane. Spróbuj tylko. Tylko spróbuj. Ja nie wiem, tylko co... spróbuj, gnoju mały, wszystko zalałeś. Słuchaj, gnoju zasrany, masz teraz tak po prostu przesrane. Nie zbliżaj się do mnie. Zabieraj tą wodę, słyszysz? Co za... Ja to wszystko udokumentowałem, ja nie wiem co z nim zrobić. On spać nie idzie. Idź mi stąd, słyszysz? Ja cię tutaj nie chcę. Nie możemy go odesłać, czy coś? Cała pozycja mogę. Wszystko jest mogę. No co zrobisz? Trzeba coś wyeliminować go. Idź stąd i już będę na nerwę. Jesteś tak głupi. Wyleci ten twarz? Idioto, sam sobie palca rozciąłeś. No i? Jesteś z siebie dumny? Tak, jestem. Dalej chcesz robić sobie tak, problemy z nimi? Tak, bo za to przesrane, bo moja mama nie ogląda jakby... Nasza mama nie ogląda twoich odcinków, więc powiem, że to ty mi zrobisz, byśmy tak przesrane. Ale ja jej wyślę, idioto. Fajnie, ale też nie czytuję od ciebie wiadomości. Zablokuję cię i co? Ta? To skąd z okna? Też można. I co, pokażesz mamie? Tak, powiem mamie, że mnie rzuciłeś. Won! Ale w sumie idę, chodź Maciek, bez sensu. To ja co, iść go pilnować dalej, czy co? Nie. Co z nim zrobić? Najlepiej tego wyrzucić stąd. Nie, ja. Że matka przyjechała, ale no wyłączony telefon oczywiście. To może odwieźmy go. Gdzie ja mam go odwieźć? No do domu, a gdzie? Do jakiego domu? Jak ja nie wiem, kurde, kto może się nim zaraz zająć. A matka gdzie? Gdzie ona jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nie wiem, co z nim zrobić. Nie, ja wyłączam tę kamerę. Dobra, Robson, ogólnie to udało ci się nieźle. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Chciałem tak ścisnąć tą butelkę, już Marek się zaczął tak budzić i się bałem, nie? Dobra, ja mam teraz to, na co wpadłem, to po prostu, no, nie uwierzyć. Patrz, jesteśmy przyprowadzeni się teraz do sypialni, nie? No, jesteśmy. Wiesz, co zrobimy? Kręcimy ich, ja ich nakręcę, nie? Że ty uciekłeś z domu, tylko że wcześniej zamknę cię tu, zostawię cię tu teraz, ich pójdę nakręcać, że uciekłeś. Zadzwonię do ciebie, że gdzie ty jesteś i tak dalej. Ty powiesz, że wyszedłeś, ja ich nakręcę i my cię pójdziemy szukać. I później ja zadzwonię do ciebie, albo do tam Marka czy do kogoś, że jestem w domu, no. I was nie wpuszczę, coś takiego. Albo ciebie coś, wpuszczę. Coś w podobie zrobimy, no zobaczymy. Dobra. Jak to zrobić? Także ja zamykam ciebie teraz tutaj. Na wszelki wypadek dobrze by było, jakbyś się schował gdzieś w szafie. Wiesz, tak albo w razie tam, czego. Albo tam gdzieś za firaną. Idź tam po prostu, stanie, ja idę ich nakręcać, nie tak? Nie będzie z toaletą chyba, nie? No, to się schowaj tam. Dobra, to ja go tutaj zostawiam. Zgaszę światło. I teraz ich nakręcać, także zaraz się widzimy. Ej, Marek, słyszysz? No. Nie ma Robsona nigdzie. Sprawdziłem wszystko, nie ma go. Spać poszedł. No gdzie spać poszedł? Gdzie miał spać? Nie ma go nigdzie. No nie ma go, możesz iść zobaczyć. Idź, zobacz, dobra. Że go nie ma. Co? Zobacz sobie w sypialni, sypialnia zamknięta. Nie ma go nigdzie, trzeba go szukać. Robert! Ja też krzyczałem już. No mówię ci, ja tam byłem, przecież stamtąd wchodziłem. Ja słyszałem, że on się z kimś umawiał. Z kim? No gadał przez telefon, jak był tam w tamtym pokoju. On gdzieś wyszedł pewnie, trzeba go szukać. Czekaj, drzwi są otwarte? Otwarte. Zajebiście, kto nie zamknął drzwi? Nie wiem. Karolina, czemu drzwi nie zamknęłaś na noc? No przecież otwarte były. Trzeba go znaleźć, iść go szukać, rozumiecie? To co, kto zostawia klucze na wierzchu? Może ja zadzwonię do niego, czy on gdzieś jest. No to dzwoń. Co za depi, ja pierdzielę. Trzecia godzina. Dzwonię do niego. Debi ucieka z chaty. Pierwsze, siedzę tu Robert, po drugie, będzie na tyle nieopisany. Gdzie ty jesteś? Odebrał. Ja idę na imprezę, mam was gdzie. Robert, gdzie jesteś? Wracaj w tej chwili. Nie jestem, ale może idę sobie na Robson, wracaj. W tej chwili masz wrócić. Zabrałeś nasze klucze. Co? Ale masz wrócić. Kto cię potraktował? Jak cię potraktował? Jak to my jesteśmy cierpliwi? Dobra, na rajdę na imprezę. Co, chcesz mieć problemy? Chcę, żeby może cię... Może jutro wieczorem wrócę. Nie wrócisz jutro wieczorem, tylko teraz wracasz. Mów, gdzie jesteś. Co jest? Co on zrobił? Mam z tego problemy, to ostre. Halo? Gdzie jesteś? Mów. Nie
nie powiem ci, gdzie jestem, co cię to interesuje. A wiesz, że ja cię znajdę, śmieciu mały? A wiesz, że mnie nie znajdziesz? Chcesz się założyć? No to... A wtedy to już nie będzie miło, uwierz mi. Dobra, ty... Bo gnoju już zasrane, robisz mi cały czas problemy. Nie, ja mam go w dupie, nie? Dobra, bo jakiegoś to agenie. Szukać trzeba go. Zgłosimy to po prostu gdzieś rano. Szukać go trzeba. No w większości miejsc tutaj... Ja bym gdzieś jechał, wiesz? Sprawdził. To jest problematyczne. Dużo ludzi teraz na ulicach nie ma, więc powinniśmy go... No, teoretycznie zobaczyć. Jedźmy, dobra, ja to przecinam. W ogóle nie jest akcja, Robson do mnie dzwoni. Co? No zobacz, Robson, halo, co jest? Halo, Robert! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W domu! Jakim domu? W czyim? Jak w domu? W domu? W czyim domu? Co jest? Pana Arka. Jakiego Arka? Megakota. Jakim cudem? Słuchaj, ty sobie dzieciaku głupi jaja robisz? No jedźcie i się przekonajcie, jestem w domu. Teraz sobie właśnie tyle. Co jest? Słuchaj, po całym mieście jeżdżę po twoich kolegach jakichś idiotach, małolatach, gówniarzach. Pytam się, jak debil ich starych, czy jesteś, a ty co? A ty się już stoi w domu i sobie zaś jaja robisz? Dobra, jedziemy do niego. Słuchaj, gnoju, jak przyjadę, to masz tak przesrane, nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nienawidzę cię po prostu. Dobra, okej. Jedź tam po prostu. Jedziemy, nie ma co. Zabiję go po prostu. No jak można być takim debilem? No jedź. No nie ma co powiedzieć. Twój brat. Jak można? Ja tego nie rozumiem. Co wy chcecie? Otwieraj to. No, cóż, Robert. Co mam co tam zrobić? Co jest? Masz kluczenie? No nie, mam pojedynkę do tego domu. Do jakiego hotelu? Otwieraj to. Do hotelu idzie spać. No, przecież to ma. Czy ty, mamo, już maciarzu wsadziłeś drugi klucze? Tak, chyba tak. Otwieraj. Otwórz to. Robert, już przestań, już się zgrywasz, już wystarczająco nam broiłeś. Co się dzieje tutaj? Wyjmuj te klucze w kieszeni. Otwieraj. Tak, wszystko ty nagrywasz w ogóle? No nagrywam wszystkie komórki. No co? A czemu akurat teraz nagrywasz? No a coś, widzisz co, no nie chce nas puścić. Bo skąd ty wiedziałeś, że nie będzie chciał nas puścić? No przecież miałem cały czas kamerę ze sobą. Robert, proszę. Nie wpuszczę cię i spać na dworze za do hotelu. Może jak właśnie to sobie zrobić. On wsadził zamek, który jest to nie klucz. I otworzył. Jasne, no idziemy stąd, ty, ja tu nie mam nawet co stać. No właśnie, będziemy stali. No co ci to da? Przecież nie będę zamknął tego. Robert, naprawdę proszę cię. Nie będziesz się rozmyślał, dobra? Ja się ja nie mam zamiaru tu stać. Chcę sporozmawiać jakoś, żeby nie móc wejść. Co? Dobra, chodźmy do mnie i tyle. No to nie wiem co jest. Idzie. Zabiję go. No najpierw to musisz wyjść do niego. Ogólnie to tak, wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak powinno być. Ja tam się o siebie nie martwię, bo wiem, że albo Marek wynajmie jakiś hotel, albo pojedziemy na tamtą chatę, co widzieliście kiedyś w filmach. No i co? To tyle, ważne, że wszystko idzie zgodnie z planem. Najważniejsze jest zrobienie filmu, a nie to, że coś tam nie będę miał gdzie spać.